wspólnoty. Ale wierzę, że każdy z nas coś weźmie, że Bóg ma przygotowane dzisiaj słowo dla każdego z nas. Wyjdziemy posileni. Wyjdziemy nie z gotową receptą, jak żyć w 2017 roku, ale wyjdziemy z pewnego rodzaju wskazówkami i z kierunkiem. Potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy Bożego życia, potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego mądrości, aby właściwie nawigować naszym życiem. Drodzy, Słowo mówi, że wszystko możemy w Nim. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. A jednak oglądamy wiele porażek w koło, oglądamy życie ludzi, którzy w kółko próbują coś rozpocząć od nowa. Kończę rok z refleksją właśnie. Taką kończyłem tamten rok, widząc ludzi, którzy ciągle chodzą w koło, popełniając te same błędy i mając pretensje do wszystkich i obwiniając wszystkich za swoje niepowodzenia. Wiecie, jak długo można, tak nieraz sobie zadaję pytania, ale mam też takie przeświadczenie, że niektórzy ludzie trochę mają taki styl życia, aby co jakiś czas rozpoczynać od nowa. I my jako ludzie wierzący popełniamy fundamentalny błąd, mówiąc, że Bóg zawsze daje nam możliwość rozpocząć od nowa. Ja uważam, że to jest nieprawda. Są pewne momenty w życiu i pewne pociągi, które drugi raz nie przyjeżdżają. Są pewne sytuacje, do których nie jesteśmy w stanie wrócić. Wiecie, ja nie jestem w stanie odwrócić konsekwencji swojego grzesznego życia sprzed 25 lat. Ja nie jestem w stanie odwrócić tych konsekwencji. Niektóre konsekwencje do dzisiaj ponoszę. Między innymi to, że skacze mi lewe oko teraz. Nie, to był żart oczywiście. Ale są pewne rzeczy, tak? Nie daje nam rozpocząć od nowa, ale nie daje nam za każdym razem nowej szansy, ale daje nam nowy początek. Tak jestem o tym przekonany, że też będąc na początku tego nowego roku, to dobry czas do refleksji i do tego, aby zapytać Boga, co Panie mam robić w tym roku? Jaka jest Twoja wola dla mojego życia? Czy my nie musimy szukać, co mamy robić, ale mamy odkrywać, co On chce, abyśmy robili? Nieraz jest tak, że my w kółko szukamy. Nie chodzi o to, żebyś Ty znalazł receptę na swoje życie, jak być szczęśliwy. Wiele książek dzisiaj jest na ten temat napisane. Wystarczy, abyśmy tylko rozpoznali, co On dla nas ma przeznaczone. A aby to rozpoznać, w 2017 roku zrób postanowienie, że pokochasz tą księgę. Że pokochasz ją, że pokochasz każdą stronę. Tutaj odnajdziesz odpowiedź na każde pytanie, jakie masz w swoim życiu. Jeżeli masz problemy w małżeństwie, na tej stronie, nie powiem Ci, na której, znajdziesz odpowiedź. Jeżeli masz pretensje, jeżeli masz problem z nieprzebaczeniem, w tej księdze znajdziesz, co z tym zrobić. Jeżeli masz problem z wychowaniem dzieci, także znajdziesz wskazówki. Nie znajdziesz gotowych recept. Aha, punkt 51, zastosuję go dzisiaj rano, wstanę i będę wszystko już będzie ok. Nie. Wiecie, trochę trzeba stać się tą księgą. Trochę trzeba się z nią poprzeplatać. Trochę pozwolić, aby ona stała się częścią naszego życia. I raz ludzie przychodzą do mnie i mówią, pastorze, potrzebuję receptę na to i na to. I chcieliby na skróty, a co Biblia mówi o powtórnym małżeństwie, a co Biblia mówi o tym. Ja mówię, czytaj. Chcielibyśmy taką receptę. Jeżeli staniesz się człowiekiem tej księgi, jeżeli ona cię przeniknie, jeżeli ty przenikniesz ją, jeżeli będziesz chodził z tym słowem pod rękę, na randkę, młodzież, piękni ludzie, marzenia, takiego chłopaka, jakbym miała z tej gazety, teraz jakbym z nim tak się przeszła po Janowicach, to by było dopiero, wszyscy by mi zazdrościli, nie? Nie zachęcam, żebyście chodzili z dużymi czarnymi Biblią pod pachę po Janowicach, bo to trochę by było dzisiaj widziane nie tak. Ale pomyśl sobie, że idziesz z tym Słowem w sercu. Ono idzie razem z Tobą. On stał się Słowem.
przyjął postać słowa, być z nami. To, co możemy najlepszego zrobić w 2017 roku, to pokochać na maksa Jego słowo i postanowić, że Panie, najcenniejszym w tym roku będzie Twoje słowo. Myślę, że to postanowienie, jeżeli spotkamy się za rok i wytrwasz w tym postanowieniu, jeżeli choć troszkę, jeżeli 10 minut rano poświęcisz na to, żeby pobyć z tym słowem, zobaczysz, że kiedy spotkamy się za rok tutaj, w tym miejscu, Twoje życie będzie kompletnie inne. Kompletnie. Jestem o tym totalnie przekonany. Znam tutaj na sali ludzi, którzy zrobili takie postanowienia i dzisiaj są w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Ja to kilkanaście lat temu zrobiłem takie postanowienie. Moje życie nijak nie mogę go porównać do tego życia. 12 lat. Wasze życie, siostry, bracia. Ci, którzy zrobili tą deklarację i rzeczywiście uczynili z tego słowa wartość w swoim życiu, ich życie dzisiaj jest totalnie inne. Wejdźmy z takiego miejsca. Panie, Ty dla mnie zrób coś, Ty dla mnie. Ostatnio słyszałem takie stwierdzenie, że ta księga mówi o miłości Boga do człowieka i że to jest najważniejsza informacja. Wiecie, kaznodzieja podważył to i powiedział, ta księga bardziej mówi o ludziach, którzy pokochali Boga. I to jest ważniejsze. To, że Bóg Cię kocha, to jedno. Bóg kocha cały świat. Amen? Zgodzicie się z tym? Ktoś zna ten werset z Ewangelii? Jana 3:16, tak? Tam jest napisane tak, 3:16, oczywiście. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg kocha wszystkich, ale nie wszyscy kochają Boga. To jest prawda objawiona w Słowie i tylko ci, którzy odpowiadają na Jego wezwanie, mają moc i prawo, aby stać się Jego dziećmi. A jeżeli odpowiedziałeś na Jego wezwanie i dostałeś prawa, aby stać się Jego dzieckiem, to wierzę, że to Słowo w Twoich rękach będzie coraz częściej i będzie przebywać też w Twoim sercu. Koniec roku, początek nowego roku, właściwie pierwszy dzień nowego roku, popołudnie, wieczór to taki czas, myślę, dobry czas refleksji. Początek roku jest taki ciekawy. Ludzie są, w sklepach jest mniej ludzi niż w ostatnim tygodniu kończącego się roku. Zazwyczaj ci, którzy są, to oddają coś, co dostali, a im się nie podoba. Tak? Niektórzy ludzie mają depresję w pierwszym tygodniu roku. Wiecie? I mówią, że to były niezapomniane święta. Przez najbliższe 12 miesięcy będę je spłacał. To będą święta, które będę pamiętał dłużej. Niektórzy nawet dłużej będą pamiętali te święta. Tak? To czas, gdzie ludzie siedzą nieraz z kartkami i piszą, jacy by chcieli być w tym nowym roku. I mówią, coś z tym muszę zrobić. Dałoby się coś z tym zrobić. Chciałbym jeszcze trochę pożyć, chciałbym jeszcze zobaczyć przebudzenie w Polsce. Na to pewnie będzie trzeba trochę poczekać. Przydałoby się jeszcze trochę pożyć. Muszę coś zrobić ze swoim życiem. Wiecie, siłownie w styczniu są pełne. Kluby fitness są pełne. Nawet w kościele dzisiaj. Chyba są ludzie, którzy zrobili sobie postanowienie, że będę chodził od w tym roku do kościoła bez więcej ludzi. Ja w zeszłym roku zrobiłem, podzielę się z wami, pewne postanowienie, że będę jeździł systematycznie na rowerze stacjonarnym. To jest dzisiaj mój ulubiony sport. Tak? I w styczniu, pamiętam, miałem dobry wynik. Liczyłem sobie na koniec miesiąca, jaki to był wynik i zrobiłem chyba 300 parę kilometrów w styczniu i byłem zadowolony. W lutym było jeszcze ok, było coś koło 200. W marcu było 160. Kwiecień był jakiś taki słabszy. A jak to w kwietniu? Kwiecień, plecień, to przewlata. Generalnie święta, jakieś ciasteczko, coś tam więcej wolnego czasu. Środek roku był kiepski. Pod koniec nadganiałem. Zrobiłem prawie 2200 w zeszłym roku na rowerze kilometrów. To jest dosyć dużo, ale miałem założenie, że będzie to gdzieś 2500. Ale do czego zmierzam? Zacząć jest łatwo.
sami wiecie, ci z was, którzy biegają, którzy interesują się sportem, którzy zaczynają się uczyć języka na przykład, to wiedzą, że zacząć jest fajnie. Na pierwszej lekcji, jak się nauczyć mówić thank you czy good morning, to mówisz wow, to już człowiek, widzę Anglika, już z nim rozmawiam, good morning, halleluja. Drugie słowo się ciśnie, jak jesteś chrześcijaninem. I on cię rozumie. Praise the Lord. Tak? Ale później, kiedy przychodzą jakieś czasy, jakieś inne trudne rzeczy, no to na nie reaguje, chyba sobie odpuszczę. Tak? Zacząć jest dosyć łatwo. Do czego zmierzam? Chciałbym pokazać, że te wszystkie postanowienia, które robimy, kto z was ma takie doświadczenie, ale tak szczerze, że łatwo jest coś postanowić, a trudno jest z tym wytrwać. Witajcie w klubie, kocham was. Normalnie nie czuję się teraz, nie mam poczucia winy. Tylko jestem taki niedoskonały człowiek. Wszyscy przez to przechodzimy. Kiedy żyjemy z Bogiem, też przez to przechodzimy. Bo jeżeli ty powiesz, Panie, ja teraz będę jeździł na rowerze i teraz zapraszam cię do tej jazdy na rowerze, to myślisz, że ci będzie łatwiej. Tak. Teologicznie wyglądałoby, że teraz są kaznodzieje, którzy mówią, to teraz zaproś do tego Jezusa, i on ci w tym pomoże, tak? Słyszeli się takie kazania? Generalnie możesz zaprosić go do wszystkiego, do biegania i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy to akurat nie najbardziej pomoże. Myślę, że są dziedziny naszego życia, gdzie my większą odpowiedzialność musimy wziąć za to, co mówimy, za to, co robimy. Za dyscyplinę w naszym życiu. Tak? Za to, co robimy i za to, czego nie robimy. Ale na pewno ważne jest, żebyśmy byli świadomi na tyle, że jeżeli my tego naszego życia nie układamy według Bożych wzorców, według Bożego Słowa, to ono będzie się toczyć, ale nie będziesz miał zupełnie nad tym kontroli, będzie się toczyć byle jak. Zazwyczaj będzie się toczyć właśnie byle jak. Jeżeli czegoś nie pielęgnujemy, jeżeli czemuś nie poświęcamy czasu, to nic dobrego z tego nie wyrośnie. Jeżeli mamy ogród, powiem wam tak, żeby wyhodować rzodkiewkę, i mieć w maju ładną rzodkiewkę czy szczypiorek, to trzeba od marca trochę przy tym zacząć chodzić. Tak? Ale kiedy wchodzisz w maju do ogródka i nic nie robiłeś, to nie musiałeś nic robić właśnie. Masz piękny pesz wyhodowany, masz lebiodę, pło, pokrzywy, jak ta lala. Pokrzywy piękne. Zobacz, jeżeli nie poświęcamy czemuś czasu, nie koncentrujemy się, złe rzeczy szybko przychodzą do naszego życia. One rosną bez podlewania nawet. Dobre rzeczy naprawdę trzeba być skoncentrowanym, poświęcić. Początek roku wierzę, że możemy dzisiaj zrobić dobre deklaracje. Jedną z tych deklaracji to jest deklaracja dotycząca naszego słowa. O drugiej powiem później. Otwórzmy słowo. Pokażę wam, że warto czytać Biblię, bo można coś nieraz dostać ciekawego. Tu jest werset. Słowo Boże mówi tak, nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. Jaka to jest księga? Kto pierwszy powiedział? Proszę wstać. No proszę wstać, kto pierwszy powiedział? Nie chcecie kalendarza? Tak? Bardzo proszę. Kalendarz jest brata. Odstąpi drugiemu. Kto był drugi? Kuba. Tak? Siostrania? Bardzo proszę. Ja słyszałem. Dalej, podejdźcie się, Ani. Kalendarz, gratulacje. Proszę sobie powiesić w dobrym miejscu. I teraz zwróćmy się do słowa. Jeszcze raz mówię, nie wspominajcie dawnych wydarzeń, na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotuję na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. Pomyślmy chwilę, pochylmy się nad tym słowem, aby je dzisiaj rozważyć. Niech ono da nam jakiś kierunek, niech da nam jakąś wskazówkę w tym nowym roku. Po pierwsze, Słowo Boże mówi, nie wspominajcie. Nie wspominajcie, to znaczy, musiałbym troszeczkę rys historyczny zrobić. Księga Izajasza, czyli 600-700 lat przed Chrystusem, niewola babilońska
I kontekst jest taki, że prorok mówi do ludu, nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a wcześniej jest mowa o uwolnieniu z Egiptu. I mówi tak, nie mówi, to co było wcześniej jest nieważne, ale mówi, nie wspominajcie, mówi, to co przyjdzie i co jest przed nami, przysłoni to co było wcześniej. Amen? I to jest zawsze Boża perspektywa. Pamiętacie? Księgę Ageusza, przyszła chwała. Jaka będzie? Zawsze w Bogu jest więcej. Zawsze. Musimy się z tym pogodzić. To, co dzisiaj jest, ja muszę się pogodzić z tym, że za 10 lat będzie więcej. Że to jest Boża perspektywa. Czy będzie? Tego nie wiem. Ale w Bogu to jest Boży sposób myślenia. Wiecie, że Bóg jest Bogiem niesamowitym, bo obraz, który my widzimy Boga, który jest przedstawiany dzisiaj nam, to jest kompletnie inny obraz niż ten obraz Boga w Biblii. Bóg jest za nowością. Bóg jest za rozwojem. To jest Jego natura. Więcej. Dalej. Coś nowego. Kreatywność. A my co widzimy? Stary budynek, im starszy, tym bardziej się kojarzy z Bogiem. Czyli miałem ostatnio taką myśl i pomyślałem sobie, że rewelacyjnie by było, gdyby każde pokolenie budowało nowy kościół. Najlepszy w danym momencie. Tak jak wy wybudowaliście to miejsce i na tamten czas, w 80-tych latach to było najlepsze wszystko. Tak następne pokolenie powinno zburzyć i wybudować nowe. W najlepszym możliwym standardzie. A nie wiecie, podtynkować. Spawaliśmy przez 3 dni piec. Jestem pod wrażeniem wykonania tego pieca. Człowiek, który to spawał, 2 dni chyba spawał, przyjeżdżał, powiedział, dzisiaj już się takich rzeczy nie robi. Dzisiaj takiej blachy grubej jak palec się nie robi. Ten piec wytrzymał 30 lat. Ten człowiek mówi, że ja bym tego go w środku poreperował i zostawił. Bo już dzisiaj takiego czegoś nie kupicie. Ale jeżeli my wejdziemy tylko w takie myślenie, żeby reperować stare, to jesteśmy troszkę daleko od Bożej natury i trochę daleko od Bożego sposobu myślenia. Bo Bóg mówi najlepsze i nowe. I nowe. Oto nową rzecz czynię dla każdego pokolenia. Gdybyśmy teraz zostali na tym, co było najlepsze 30 lat temu, to byśmy dzisiaj śpiewali tutaj. Wiecie, dla niektórych z was mogłoby być to zaskoczeniem, ale siedzielibyśmy teraz w drewnianych ławkach. Inaczej. Część duchowni siedzieliby tutaj. To był płotek. Wtedy chyba nie było jeszcze rzutników na folię tak ze 30 lat temu, czyli każdy musiał umieć czytać. I każdy musiał umieć czytać ze śpiewnika. I wiedzieć, jak ktoś powiedział, do śmierci z Biblią Świętą, to wiedzieć, jaki to jest numer w śpiewniku jeszcze. Jaki to był numer? Ktoś pamięta? Ciężko, widzicie? Ale inne pamiętamy, moja żona mówi, tak? To były inne czasy. Gdybyśmy na tamtym zostali, to dzisiaj część ludzi, która tu przychodzi, zupełnie nie wiedziałaby, o co chodzi. Ja mam wrażenie, że nieraz tak bywa, że pielęgnujemy tradycję, ale nie to, co jest najważniejsze. I pielęgnujemy słowa i życia, które jest w słowie, ale pielęgnujemy tradycję. Mówimy, o ten budynek, w tym to mieszka Bóg, bo to było wybudowane w 1200 roku. Tam jak wchodzisz, popatrzysz do góry, wszędzie ołtarze są, to tu czuć, że jest takie skupienie, jest taka cisza, aż dzwoni w uszach, tam to jest. A ja wierzę, że Bóg jest Bogiem, który jest za nowym, że kiedy my tu jesteśmy i kiedy gra muzyka, kiedy jest radość Boża w naszych sercach, to Bóg się z tego cieszy. On nie cieszy się, kiedy ty wchodzisz do kościoła i momentalnie stajesz się smutny. Wiecie, ja do końca nie mogę tego zrozumieć. Co takiego się dzieje, że ludzie potrafią iść do kościoła drogą i się cieszyć i mówić super, wczoraj byliśmy na dobrej imprezie, wczoraj był Sylwester, tak fajnie bawiliśmy i tak przychodzą do kościoła i nagle widzę, że ich ściąga tak na twarzy i się zapadają. Jeszcze ton im się zmienia, nagle używają jakiegoś innego języka. Tam mówili, cześć stary, jak się masz, a tu wchodzą, chwała Bogu bracie. Myślę, to jest coś jakiegoś dziwnego, to jest jakiś dziwolog, to jest jakieś posklejane, tego nie wiadomo co z tym zrobić. Dlaczego my tak robimy? Dlaczego ty nie możesz powiedzieć, cześć pastorze?
dlaczego w sklepie nie mówisz chwała Bogu do wszystkich, tylko mówisz dzień dobry, a tu wchodzisz i nagle ktoś rozpoczyna nabożeństwo i mówi dzień dobry, witam wszystkich. O, świat kościelny. Nawet chwała Bogu nie chodzi na kościelny. Że takie rzeczy nas będą dotykały, to my nigdy nie poradzimy sobie z tą grupą ludzi, która czeka, żeby tu przyjść, tych nowych ludzi jeszcze nie zbawionych. A wierzę, że jest taka grupa. Amen? Amen. Zmieniamy się. Pamiętacie taką przypowieść Chrystusa, który on powiedział o tym, żeby nie nosić dwóch szat. Chyba, mówię wam, że to nie jest pochwała ani chlubiwa tego, żeby chodzić w jednym ubraniu cały czas. Tak? Wiecie o tym, że to nie to było przesłanie, tak? Już niektórzy się uśmiechnęli. No. To fajnie, bo ja chodzę jak troll w jednym ubraniu, tak? Nie, to nie jest pochwała tego. Chodzi o to, i to jest moje marzenie, i większość z was już jest w tej drodze. Ja myślę, że już jestem w tej drodze, że chcę być taki sam tutaj, jaki jestem w domu. Wiecie, że chciałbym tak samo się odzywać tutaj, jak odzywam się w domu do żony. Nie chciałbym się wstydzić, że tu przychodzę i mówię, siostra, jak cię dobrze widzieć, a do żony w domu warczać. I tutaj grać nagle, bo na niedzielę w kościele to ja muszę się poprawić. I być, ubrać najlepszy krawat, najlepszy garnitur, stanąć teraz, zrobić minę. A w głowie myślisz, za co ja zatankuję samochód, tak? Bądźmy szczerzy, nieraz robimy minę, zamykamy oczy, myślimy, że nas wtedy nie widać w ogóle, tak? Którzy tak myślą, zamykają oczy i mówią, o teraz to nie widać. I a myślimy zupełnie o czymś innym. Ja mam takie przemyślenia i takie doświadczenia, że jeżeli ja się nie zaangażuję w uwielbieniu, tylko stanę tak i zamknę oczy, to ja wtedy myślę o wszystkim. Nie mówię, że zaraz o złych rzeczach, jak się o wszystkim. Jak się podejdzie włączyć, to mikrofon czy będzie mówił do niewłączonego. I myślę o wszystkim, co się zaraz będzie działo, tak? Przewiduję. To światło zapalili tam z tyłu, czy nie? A ci już przyszli, czy jeszcze jadą? Tak, dlatego dobrze jest się zaangażować. Błogosław dusza moja Pana. Oto nową rzecz czynię, mówi. Bóg jest za tym, żebyśmy wchodzili w nowy rok i żebyśmy byli otwarci na nowe rzeczy. Wierzę, że już wkrótce, tak jak teraz, będą osoby, które będą nas oglądały w internecie, to słowo jest nagrywane, to będzie można na żywo w internecie za niedługo oglądać to. Amen. Jeżeli w swoim sercu nie możesz dzisiaj jeszcze powiedzieć na to tak, to pomyśl, czy Bóg jest za tym, żeby ludzie usłyszeli słowo. Nasi przyjaciele, którzy przyjechali tutaj ze Skarżyska w środę, jak będziecie na nabożeństwie, Piotr będzie mówił krótkie świadectwo też, oni mówią od jakiegoś czasu, słowo, które jest u was w kościele głoszone, daje nam życie. Oglądamy każde kazanie. Halleluja, chwała Bogu. Potrzebujemy słowa i Bóg do nas mówi, daje nam odpowiedzi. Ja podobnie słucham czegoś. Dzisiaj oglądałem już 13 nabożeństwo w innym kościele i słuchałem słowa i byłem pod wrażeniem, co Bóg dzisiaj już do mnie mówił. Dlatego, że mamy możliwość, mamy dostęp. To nie znaczy, że masz wszystko wyciągać z internetu, że nie masz przebywać sam z Bogiem. To jest jakby bardzo istotna część mojego chrześcijańskiego życia. Słowo i bycie z Nim sam na sam. Znalezienie z takiego miejsca, gdzie On mówi do mnie, gdzie mam naprawdę możliwość słyszeć Jego głos, bo to nie jest też tak, że gdzie nie stanę, to słyszę. Tak? Ale możemy dzisiaj korzystać z tego i wierzę, że już w styczniu, może niebawem, teraz pierwsza rzecz, która jest przed nami, to internet, LTE, zamontowanie tutaj lepszej prędkości internetu i będziemy próbować to zrobić. Są ludzie, którzy są bardzo w to zaangażowani, którzy inwestują swój czas, swoje fundusze, żeby kupić sprzęt, żebyśmy to mogli zrobić. Dzisiaj to jest bardzo ważne. To nabożeństwo, które oglądałem dzisiaj w internecie, to na sali było z 200 osób, a drugie tyle oglądało na internecie to nabożeństwo. Warto. Się pomnaża. Jezus powiedział, będziecie czynić jakie rzeczy? Większe rzeczy. Będziecie docierać do większej ilości ludzi. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, nie dajcie się okraść. Myślenie typu kiedyś to było jest błędem. Myślenie typu kiedyś to było, wiecie, że myślenie kiedyś to było jest grzechem. Tak na dobrą sprawę. Kiedyś to wiecie, dlaczego my mówimy kiedyś to było? Bo my tęsknimy za młodością.
chciałbyś mieć 20 lat mniej, 15, 10. Kiedyś to było. Jak podnosiłem rękę, to mnie szczekało. Kiedyś to było, wiesz? Rozmyślania o niewykorzystanych szansach. To nie wspominajcie, nie rozmyślaj o niewykorzystanych szansach, o straconych okazjach. To myślenie prowadzi nas na manowce. Ono prowadzi nas do sfery emocji, które nazywają się poczucie winy, żal po stracie. Nie przebywajmy w tym. Patrzmy do przodu. Biblia mówi, nie wspominajcie dawnych dni. To, co przed nami, będzie tak wspaniałe, że mamy zapomnieć, jak gdyby, może nie zapomnieć, ale nie oddawać czci temu, to, co zostało zrobione w przeszłości. Wiecie, ja cieszę się, że Bóg mnie zbawił. Cieszę się, że był dzień, w którym narodziłem się na nowo. Cieszę się, że był dzień, w którym zostałem ochrzczony i tak dalej, ale nie mogę wiecznie chodzić w koło tego wydarzenia. Tylko muszę popatrzeć do przodu, muszę popatrzeć, że to, co On ma dla mnie, to, co ma dla ciebie, siostro, bracie, dla mnie jest dużo lepsze. Dlatego nie budujmy pomników, nie budujmy nagrobków wydarzeniom, które miały miejsce 10, 20, 15 lat temu i nie chodźmy w koło. Bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Jeżeli spotykasz człowieka, który jest w kościele 10, 15, 20 lat i on w kółko będzie ci mówił o tym, jak to się nawrócił, to zadaj sobie pytanie, czy ten człowiek się rozwija w Bogu. O, ja to się nawróciłem kiedyś, językami mówiłem 15 lat temu. Bracie, super. A Pan mnie? Pod wrażeniem jesteśmy, naprawdę. Tam jakby prąd przeszedł wtedy, jak staliśmy. Wow, słowo jeszcze usłyszałem, tak? Jak ostatnio ktoś mówił, prorokował, gdzie mieszkam i jak się nazywam. Mówi, tego to najbardziej potrzebowałem, tak? Słowo przełomne. Nie żyj przeszłością, nawet jeśli to był Boży cud. On ma dużo więcej dla ciebie. Lud Boży ma kierować swoje oczy w przód, a nie w tył. Czyli patrzymy do przodu. Powtórzcie, do przodu. Do przodu. Patrzymy do przodu, szanujemy to, co było, ale nie nadajemy temu jakiejś czci niesamowitej. Patrzymy do przodu, patrzymy na rozwój. Patrzymy na to, co Bóg ma przygotowane, bo jest tak wiele niezbawionych osób wokół nas. Nie możemy tylko się koncentrować na sobie. Dalej w tym słowie czytamy o tym właśnie, że mamy koncentrować się na przyszłości. Oparte na wierze w Boże obietnice przekonanie, że najlepsze jest przede mną. Kto chciałby żyć takim przekonaniem, że najlepsze jest przede mną? Wiecie, że to jest prawda, że najlepsze jest przed tobą? Nawet jeżeli masz 70, 80, 90 lat, najlepsze jest przed tobą. Nawet jeżeli jutro odejdziesz do wieczności, to najlepsze jest przed tobą. Amen? Amen. Niektórym zgrzyta. Zaraz ja chciałem jeszcze to zrobić. Ale naprawdę Bóg wie, co robi. Najlepsze jest przed nami. Cały czas najlepsze jest przed nami. W twoim osobistym życiu przyjmij to jako słowo wypowiedziane nad tobą, że najlepsze jest cały czas przed tobą. Jest nad społecznością, w której jesteś, nad twoją rodziną, nad kościołem. To, co najlepsze jest przed tobą. I kiedy jesteś w ośrodku, najlepsze jest przed tobą. Wiele być może straciłeś. Wiele rzeczy zgubiłeś w życiu. Ale spojrzenie do przodu, patrzenie na to, jak Bóg jest dobry, szukanie tego, że On jest łaskawy, to jest kluczową rzeczą. Oczekiwanie Jego łaski, Biblia mówi. Byśmy oczekiwali Jego łaski, oczekiwali tych dobrych rzeczy. Oto ja czynię rzecz nową, Słowo Boże mówi. Trzeci z czterech punktów to dostrzeganie sercem to, czego jeszcze nie widać. Czytamy w tym słowie, oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Później jest pytanie, czy tego nie widzicie? I powiem wam, że to nie jest taka prosta sprawa. Prorok mówił to do ludu i mówił, wiecie o czym? Mówił o wyjściu z niewoli, która miała nastąpić za kilkadziesiąt lat. Mówił generalnie o przyjściu Chrystusa, które miało nastąpić za 700 lat. Więc to pytanie jest dosyć dziwne. Czy jeszcze tego nie widzicie? Bo to nie jest takie proste, aby to zobaczyć. Bo tego nie zobaczysz tak.
Aby zobaczyć coś swoimi oczami, musisz najpierw zobaczyć to w swoim sercu. Aby stało się to rzeczywistością w twoim życiu, musisz zobaczyć to w swoim sercu. Kocham te przykłady, kiedy gwiazda rocka, niesamowity gitarzysta, który wymiata na gitarze, gra w sposób fenomenalny, mówi: już jako mały chłopak stałem w pokoju z paletką do tenisa i grałem solówki, muzyka leciała, grałem solówki na gitarze i wydawało mi się, że te wszystkie misie i lalki w koło to tam skaczą na moim koncercie. On już to widział w swoim sercu. Co widzisz w swoim sercu, kiedy myślisz o swoim życiu, o swoim tańcu, o swoim rozwoju? Gdzie się widzisz, w jakim miejscu? Chłopaki, którzy na boisku lubią, jak jeździmy nieraz wieczorem, jest zima, minusowa temperatura i wieczorem po ciemku przy świetle kopią na orniku piłkę. Nie ma żywej duszy. Dwóch chłopaków ostatnio widziałem, kopali. Jeden strzelał, a drugi bronił. I ten jeden to był najlepszym bramkarzem na świecie, a drugi był najlepszym Lewandowskim na świecie. Najlepszą wersją Lewandowskiego. Wieczorem, po zmroku, zimno, ludzie, psa z kulawą nogą nie wygonisz. A oni przy pełnych trybunach kopią piłkę i widzą się już w najlepszych klubach. Jest to pragnienie. Zobaczcie, Bóg daje nam takie pragnienie w sercu. Rozwoju i dążenia. Nie, żeby zaspokoić swoją ludzką chwałę, ale aby wykonać Jego wolę i wykonać Jego plan, być użytecznymi w Jego Królestwie. To, o czym żeśmy dzisiaj słyszeli, o czym tak wspaniale Marek mówił, zachęcając nas dzisiaj do hojności. Możemy budować Królestwo, coś niezniszczalnego. Dostrzeżenie sercem. Pamiętacie tą historię z pierwszej Księgi Królewskiej, 18 rozdział, kiedy Eliasz modlił się najpierw, żeby nie było deszczu, a później powiedział: na moje słowo spadnie deszcz. Kiedy wysłał swojego sługę nad morze, aby wyglądał chmury, i ten jeździł chłop w kółko 7 razy i nic mówił: nie ma, nie ma, nie ma. I w końcu, za którymś razem, taka malutka chmurka jak dłoń się pojawiła. Eliasz już wiedział, to już nadchodzi deszcz, już to widział. On już to wiedział, wysyłając tego człowieka, wysyłając swojego sługę, już wiedział, że będzie padało. Bóg oczekuje od nas takiej postawy wiary, że zanim zobaczymy, chcielibyśmy wszystko widzieć tutaj, ale oczekuje od nas postawy wiary, że my zobaczymy to najpierw w swoim sercu. Zobaczymy służbę w Kościele. Zobaczysz siebie, jak tutaj głosisz już słowo. Jak ludzie pokutują, oddają życie Bogu. Zobaczysz siebie może na ulicy, jak głosisz. Może zobaczysz siebie w służbie, jak rozdajesz u Bogu chleb. Ale zobacz to najpierw w swoim sercu. Nie zamykaj się, bądź otwarty. Duch Święty da Ci obraz do Twojego życia. Odpowiedni do Twojego obdarowania. Odpowiedni do Twojej osobowości, do Twoich emocji. Dostrzeżenie sercem. Czwarta rzecz, która jest w tym tekście. Słowo mówi: tak przygotowuję na pustyni drogę i rzeki na pustkowiu. I świadomość w naszym życiu tego, że to Bóg przygotowuje drogi, jest bardzo ważna. Wiecie, to nie my przygotowujemy sobie drogę, którą mamy iść. Chociaż ludzie przygotowują sobie drogę i myślą, że to jest szczyt rozwoju. Przygotuję sobie drogę, mam plan na swoje życie. W tym roku zrobię to i to. Gdy zmieniamy to i zaczynamy szukać drogi, którą On dla nas przygotował, abyśmy odnaleźli tą drogę, to jest zupełnie inna perspektywa. To jest zupełnie inne myślenie. Jestem w miejscu, gdzie szukam, Panie, drogi, jaką masz dla mnie, jaką masz dla mojej firmy, jaką masz dla mojego narzeczeństwa, małżeństwa, drogi, jaką masz dla mnie po terapii, co mam zrobić. Można tutaj żyć na dwa sposoby. Będąc nawet w Kościele, można mieć dwa sposoby myślenia. Zderzam się z tym rozmawiając z ludźmi. Można mieć w Kościele świecki sposób myślenia i system myślenia i system wartości. Można mieć Boży sposób wartości. Boży sposób to jest: Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Postawienie na pierwszym miejscu Jego. Sposób ludzki to jest: ja jestem najważniejszy, ja muszę zarobić, ja muszę mieć, ja muszę być ważny i tak dalej, i tak dalej. A Bóg jest dodatkiem. Chodzę po prostu do jakiegoś kościółka. Do takiego czy do takiego. To akurat nie jest już najistotniejsze, chociaż dobrze, jak chodzę do tego właściwego, co jeszcze powiem, tak. I jestem raz w tygodniu, nieraz raz na 2 tygodnie w kościele. Można chodzić do kościoła, można żyć zupełnie świeckim systemem wartości. Nie stawiając na pierwszym miejscu królestwa.
stawiamy Królestwo na pierwszym miejscu. Wiecie, że możemy przestać się bać. Nie? Możemy być w całkowitej wolności, że kiedy ja wybrałem Królestwo, to On zatroszczy się o moje życie. To jest bardzo ważne, ta perspektywa. On przygotowuje drogę, a ja tylko muszę na nią wejść. Psalmista często mówi się w psalmach, czytamy: Panie, pokaż mi drogę. Wskaż mi drogę, jaką mam iść, abym nie zbłądził. Ja tylko muszę na nią wejść. On tam będzie z nami. Tutaj mamy mowę o drodze i o rzece. To jest w ogóle jeszcze inna rzecz. Rzeka symbolizuje jeszcze coś innego. Nasz symbolizuje Boże duchowe poruszenie. Ezechiel o tym mówi, kiedybyśmy tutaj do Starego Testamentu się zwrócili. Bo w rzece możesz iść po kostki, możesz iść po kolana, możesz iść po pas, możesz płynąć. Są też kolejne jak gdyby stadia życia z Bogiem, gdzie możesz jak gdyby całkowicie ufając Jemu popłynąć tą Bożą rzeką. Puścić się, nie trzymać się kurczowo i dać się nieść. W zaufaniu do tego, że Ojciec się o mnie zatroszczy, bo jest dobry. Ale drogę i rzekę On przygotowuje, a my mamy tylko ją rozpoznać, którą drogą pójść, w którą rzekę wejść, w którym momencie, na którym zaklęcie wsiąść, tak dalej. Bóg przygotowuje drogę. Oto nową rzecz czynię. Coś pozornie mało atrakcyjnego dla Ciebie, dla Boga może mieć ogromną wartość. Zobaczcie, że te drogi są przygotowywane tam, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. Kto buduje drogi na pustyni? Kto przygotowuje drogi na pustyni? Okazuje się, że Boże rozwiązanie często przychodzi z kierunku, którego się zupełnie nie spodziewamy. Wygląda to na początku bardzo mało atrakcyjnie. A Bóg ze względu na swoją miłość widzi potencjał tam, gdzie my jako ludzie go nie jesteśmy w stanie dostrzec. Na pustyni potencjał. Na pustyni przygotowuje drogę. Nie wiem, czy wiecie, ale Izrael to państwo, które ma sporo pustyni. Tak? Gdy czytamy nawet w Słowie, to ci byli na pustkowie, na pustyni. Jezus też przebywał często na pustyni, bo tam dookoła były pustynie. A gdzie nie poszedłeś, to byłeś na pustyni praktycznie. Wiecie, że oni mają dzisiaj, jeżeli chodzi o rolnictwo, to mają najbardziej rozwinięte na świecie rolnictwo. Fenomenalna pustynia. Na pustyniach. Wow. Wykorzystali. To jest Boży sposób myślenia, gdzie wykorzystuje się potencjał tam, gdzie go nie widać. Gdybyśmy Polaków tam postawili, to oni by zobaczyli każdy problem możliwy. Rzadko pada, za często pada, ziemia sucha, tego brakuje, nawozu nie ma i tak dalej, i tak dalej. Jest potencjał. Wielkie rzeczy dla Bożej chwały powstają często w miejscach zupełnie przez nas nawet nie branych pod uwagę. Betlejem i żłób narodziny Chrystusa w miejscu zupełnie mało atrakcyjnym. Nazaret, miasto, z którego pochodził. Czy coś dobrego może stamtąd pochodzić? My jak tutaj jesteśmy tak na dobrą sprawę, jeżeli pokornie spojrzymy na Jego Słowo i na miejsce, w którym jesteśmy, to wiecie, to nie jesteśmy tutaj dlatego, że On nas wybrał, że jesteśmy tacy cudowni. Wspaniali. Po prostu nas wybrał. A wybraliśmy Jego. On pierwej nas wybrał, najpierw nas wybrał, a my zdecydowaliśmy za Nim iść. Bóg o Tobie nie zapomniał, pamięta o Tobie. Pamiętaj też o tym, kim jesteś i jaki jesteś, jakim tworem jesteś, Słowo Boże. Dziś może nie widzisz możliwości, może brak Ci wiary, może nie masz siły, może jesteś zniechęcony, może jesteś sfrustrowany. Powstań jeszcze raz, podnieś swoje ręce w górę, pamiętając, że Bóg o Tobie nie zapomniał, że pamięta, jaki jesteś. On zawsze widzi Twój potencjał i nie ma negatywnych myśli o Tobie i o mnie. Jego wszystkie myśli dotyczące Twojego życia są pozytywne. Jego Słowo mówi w Księdze Proroka Izajasza 29:17, mówi o to: ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby natchnąć Was nadzieją i zgotować Wam przyszłość. To jest niesamowite. Jego myśli to dobre myśli, myśli o pokoju. I to, co na końcu chciałbym, żebyśmy zrobili, to chciałbym, żebyśmy zrobili pewnego rodzaju deklarację. Przygotowując się do tej pierwszej usługi w Nowym Roku, myślałem o historii Jozuego i o tym, co on zadeklarował, co jest zapisane w ostatniej księdze
To jest szósta księga Biblii, teraz po piątej księdze Mojżeszowej i księga Jozuego. Jozue, niesamowity mąż Boży. I na końcu tej księgi wypowiada pewne zdanie, które jest niesamowite i może nas zachęcić do tego, aby pójść za nim, za tym zdaniem, za tym Bożym zdaniem, za tą Bożą postawą. Jozue mówi tak, zachęcając ludzi, dając jako przywódca duchowy też, mówi, a jeśli wam by się, to jest 15 wiersz 24 rozdziału Księgi Jozuego, a jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Zostawia wybór. Zawsze coś, co ma wypływać z serca, musi być powodowane wolnym wyborem. Nie może być pod naciskiem. Nie może być pod presją. Kiedy głosimy Ewangelię, też zostawiamy ludziom wybór. Gdzie wczoraj byliśmy tutaj i to, co było moją radością, że mieliśmy tutaj ponad, myślę, 40 osób i było grono ludzi, którzy nie byli z Kościoła w ogóle. To jest fenomenalne. Gdzie nie zamknęliśmy się w swoim sosie i w swojej klice. Rozmawiając, wydawałoby się o najważniejszych rzeczach, nam się nie zasięgnęli, ale byli ludzie, którzy normalnie mówili, którzy są w trakcie transformacji jakiejś życiowej zmiany, którzy chcą, szukają. To było fajne być w Kościele z ludźmi, którzy nie są z Kościoła jeszcze. Jeszcze wierzymy. I zostawiamy wolny wybór. I jeden z ludzi, który tutaj był już u nas na koncercie świątecznym, powiedział do mnie takie słowa i to jest, myślę, ważne. Powiedział, cenię wasz Kościół za jedną rzecz. Pewnie będzie miał więcej powodów do tego, żeby cenić, ale na razie powiedział, cenię was, że nie jesteście jak tacy i tacy, którzy na siłę chodzą i wciskają, że musisz być taki i taki. Dając gazety, dając coś na siłę, na siłę, na siłę. Myślę sobie, że to jest fajne, kiedy dajemy ludziom wolny wybór. Kiedy mówimy do nich, oni sami odpowiadają i reagują. Że nie jesteśmy utożsamiani z grupą, która chodzi gdzieś tam, puka, ale modlimy się, zależy nam na ludziach i wychodzimy do ludzi, widząc ich potencjał, widząc Boże serce dla ludzi i głosimy im w sposób mądry, w sposób zrozumiały, bez nacisku, bez mówienia musisz, ale dajemy to, co jest najcenniejsze, dajemy świadectwo naszego życia, dajemy Ewangelię. Jezus mówi tak, i na koniec tego wiersza mówi, lecz ja i mój dom, i dom mój służyć będziemy Panu. To jest wspaniała deklaracja, myślę, noworoczna też. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na coś takiego, bo te słowa mają potężne znaczenie, potężne moc. Po pierwsze, Jozue nie mówi, my będziemy służyć Panu, lecz mówi, ja i mój dom. I ma świadomość, że tego ja jest bardzo ważne, że to ja jest bardzo ważne. Kiedy jesteś głową domu, to wiedz, że to ja ma bardzo duże znaczenie. Bo jeżeli będziesz chciał, żeby dom twój służył Panu, to oni będą na ciebie patrzeć. Czy ty po pierwsze służysz Bogu? Jeżeli tu będzie rozdźwięk, to nigdy ta część nie pójdzie. To jest bardzo ważne. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Może moglibyśmy powiedzieć, nasz Kościół to jest nasz dom duchowy. Będziemy służyć Bogu. Wybieramy tą drogę. Panie, kolejny rok wybieramy drogę za Tobą. Wybieramy drogę, którą Ty jesteś. Ty wskaż tą drogę, jaką mamy drogą iść. Chcemy znaleźć się na tej właściwej drodze. Chcemy mieć Twoje serce, Twoje pragnienie. Chcemy spotkać się z Tobą na Twoim poziomie. Podnosimy naszą duszę do Twojego poziomu, aby zrozumieć Twoje myśli, bo Twoje myśli to Twoje myśli to nie moje myśli. Twoje myśli są wyższe, Twoje drogi są wyższe, ale to nie znaczy, że ja jestem taki mały i mam Ciebie nie rozumieć cały czas, ale chcę podnieść się do Twojego poziomu i zrozumieć, jaka jest Twoja wola. Tą wolę mamy zapisaną w Słowie. Potrzebujemy objawienia Słowa i tego, że Bóg kocha ludzi. Chcę, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mamy coś niesamowicie ważnego. To jest misja naszego Kościoła. Pamiętam lata, gdzie mówiło się, o, nieważne, do jakiego ludzie chodzą Kościoła. Najważniejsze, żeby się nawrócili i jak się nawrócą, to wtedy znajdą Kościół.
Ja myślę sobie tak, że najważniejsze jest, żeby ludzie przyszli do Kościoła i znaleźli w nim Chrystusa. Nie wiem, jak coś tak można nawracać bez Kościoła i nie być w Kościele. Dzisiaj takie rzeczy się głosi, że Kościół jest nieważny, że miejsce jest nieważne. Ja myślę tak, że jeżeli w 2017 roku każdy z nas, pomyślcie teraz o tym, jak teraz jesteśmy na sali 100 osób, pomyślmy teraz o cyfrach, bądźmy przez chwilę matematykami. Jedną osobę na nabożeństwo przyprowadzę w 2017 roku. Jedną osobę. Jeżeli ty to zrobisz, to tobie będzie zależało na wszystkim w tym kościele. To będzie ci zależało, żeby to było najlepsze nabożeństwo, żeby to było najlepsze słowo, żeby to było najlepsze powitanie, najlepszy taniec, najlepsza kawa i w łazience, żeby był papier i zapach. Bo będzie ci zależało na tym człowieku, żeby on poznał Chrystusa i zrobisz wszystko. Stajesz się jak gdyby częścią wtedy tego projektu. Tylko jedną osobę. Pomyślałem sobie, że przez 365 dni, przez 50 nabożeństw, przez 49 dni, ale przez to jedno kogoś wezmę, przyprowadzę. Teraz ze 100 osób statystyki biblijne mówią tak, przypowieść o czworakiej roli mówi tak, że ziarno pada na różną rolę. Tak, znamy tą przypowieść, tak? No taką, na drogę i tak dalej, a ta 1/4 to jest ta dobra. I przypuśćmy teraz, że z tych 100 osób, które tu się znalazły w ciągu roku, tylko to ziarno padło na tą dobrą rolę, na tą dobrą glebę i tylko 25 osób, żeby się nawróciło. Wiecie, to wychodzi, że po 3 latach jest nas 200. I nie chodzi o cyfry, nie chodzi o to, żeby budować teraz ogromny, największy kościół, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są zgubieni, których Bóg kocha, a nasza misja i nasz kościół jest tylko po to. My tu się nie spotykamy, żeby sobie pośpiewać. Nie spotykamy się, żeby posłuchać słowa tak na dobrą sprawę. Spotykamy się, żeby tutaj kolejne osoby mogły poznać Jezusa. Żeby doświadczyć wyposażenia, bo to był najlepszy czas naładowania, żeby móc pójść z nową siłą i być tymi, którzy niosą dobrą nowinę. Nie tymi, którzy biją Biblią w głowie i wersety się nauczą na pamięć. Teraz mam na każde, co człowiek powie, to ja mam do niego wersecie. I olej. Ubolego. Teraz listu do Żywion coś mam dla niego. O, teraz bracie, to już poległeś, bo mam dla ciebie, że wszyscy zgrzeszyli. I ty grzeszniku musisz się upamiętać teraz. Wiecie, zmieńmy system. Ja mam wrażenie, że nieraz lepiej by było, którzy w ogóle nic nie mówili. Mielibyśmy przyrost w kościele lepszy niż takie głoszenie z XVIII wieku albo XIX wieku. Coś, co kiedyś być może było skuteczne, ale dzisiaj jest zupełnie nieskuteczne. Dzisiaj rozmawiając z ludźmi trzeba inaczej rozmawiać. Trzeba mieć jakąś perspektywę, proces rozwoju. Rozmawiając z nimi, nie włazić im na głowę, bo ludzie cenią dzisiaj sobie. To ja muszę